Dobrze, szanowni państwo, witamy serdecznie na konferencji prasowej. Razem ze mną dzisiaj Tomasz Kalita, nie muszę przedstawiać, osoba, która teraz współpracuje z klubem Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Szanowni państwo, chcę państwa poinformować o ważnej inicjatywie klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej. Otóż za dwa tygodnie, 22 listopada, tutaj w Sejmie, w sali kolumnowej, chcemy odbyć poważną debatę na temat rozdziału Kościoła od państwa. Chcemy, krótko mówiąc, uwolnić Kościół od polityki i od polityków. Nie chcemy, aby to było w formie happeningowej, jak to niektórzy posłowie w Sejmie robią. Chcemy porozmawiać poważnie. Wnęliśmy największą, można powiedzieć, salę, aby zaprosić wszystkich tych, którzy chcieliby się wypowiedzieć w tej sprawie. Wszystkich tych, którzy by chcieli popracować nad nowymi projektami legislacyjnymi na trzy tematy. Pierwszy temat dotyczy finansów Kościoła. Drugi temat dotyczyłby religii w szkołach. I trzeci temat, który wzbudza najwięcej kontrowersji, to symboli religijnych. W tych trzech obszarach chcielibyśmy dyskutować, ale jeśli będą inne propozycje, będziemy chcieli uwzględnić. Chcemy już dzisiaj też zaapelować i wystąpić z propozycją do pani marszałek Sejmu o objęcie patronatu nad tą debatą. Liczymy na to, że przyjdą również posłowie Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim posłowie, ale również senatorowie Platformy Obywatelskiej. Uważamy, że również powinni być na tej debacie, bo to od nich zależy, czy to, co zostanie ustalone między innymi na tej debacie, to, co zostanie poruszone, później zostanie przegłosowane. A więc 22 nasze zaproszenia zostaną w dniu jutrzejszym wysłane do wielu ludzi, również do księży, do ludzi polityki, do ludzi, którzy tą tematyką się zajmują oraz do wszystkich parlamentarzystów, ale co więcej, chcemy również zaangażować Polaków, chcemy jeszcze dzisiaj na Facebook specjalną aplikację uruchomić informacje o tej debacie. Chcemy informować i zbierać również pytania. Nie wszyscy będą mogli być obecni osobiście na tej debacie, więc będziemy chcieli, aby również można było przesyłać do nas pytania. My będziemy te pytania zadawać i co więcej, będziemy robili wszystko, aby ta debata była transmitowana na żywo w internecie. Wszystkie osoby, które będą chciały posłuchać propozycji, które będziemy chcieli złożyć tej debaty, będą mieli taką okazję. Bardzo proszę, Tomasz Kalita. Szanowni Państwo, po 20 latach polskiej demokracji czas na nowo określić model stosunków państwo-kościół. Chcielibyśmy, aby młode, nowe pokolenie wchodzące do polityki, mające coraz większy wpływ na rzeczywistość w Polsce, na nowo opisało świat i na nowo określiło stosunki państwo-kościół. Ta debata nie może być taka przyczynkarstwa, nie może być to hucpa polityczna, tak jak to się teraz odbywa. Chcielibyśmy poważnej debaty o całych systemowych rozwiązaniach, o tym, w jaki sposób i czy w ogóle powinien być Kościół finansowany przez państwo, przez obywateli, o tym, ile ma być Kościoła, czy w ogóle powinien być Kościół obecny w polityce edukacyjnej państwa i wreszcie, tak jak pan rzecznik powiedział, o tym temacie, który teraz najbardziej rozpala wszystkie strony sporu politycznego, czyli o kwestiach symboliki, bo kwestie symboliki nie dotyczą tylko tutaj miejsca Sejmu i Parlamentu, one dotyczą wszystkich instytucji publicznych, urzędów, a o tym przecież się nie dyskutuje. Chcielibyśmy, i to będzie nasza propozycja jako organizatorów tej konferencji, zaproponować kilka tematów. Oczywiście wszystkie strony, tak jak powiedział pan rzecznik, będą miały możliwość zabrania głosu, zasugerowania własnych tematów, ale my jako Sojusz Lewicy Demokratycznej chcielibyśmy porozmawiać o bilansie przede wszystkim prac Komisji Majątkowej. Nie może być uczciwej, rzetelnej rozmowy o stosunkach państwo-kościół bez zamknięcia tego rozdziału, który od kilku lat jest wyjaśniany, a to przez prokuraturę, a to niedawno było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Chcielibyśmy, żeby powstała taka swoista
biała księga dotycząca działalności Komisji Majątkowej, tak żeby wszystkie procesy decyzyjne, wszystkie procesy finansowe zostały w niej opisane. Drugi temat dotyczyłby inicjatywy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zresztą jest przygotowany projekt ustawy. Jesteśmy gotowi go w każdej chwili zgłosić w likwidacji tak zwanego Funduszu Kościelnego. Jak Państwo wiecie, Fundusz Kościelny był formą rozliczenia za ziemię zabrane Kościołowi w latach 50. Na Fundusz Kościelny państwo polskie z budżetu przeznacza ponad 100 milionów złotych rocznie, a w większości ten fundusz finansuje składki ZUS-owskie dla księży. No, w naszym przekonaniu jest to głęboko niemoralne i niesprawiedliwe, bo każdy, kto, a coraz więcej młodych osób jest zmuszonych do samozatrudniania się, każdy, kto ma swoją własną firmę, wie, jak trudno opłacić sobie jest ZUS. A tutaj jest pewna grupa uprzywilejowana, która otrzymuje z budżetu państwa, z naszych pieniędzy podatników składki ZUS-owskie. Wiemy, że wszystkie strony tego sporu, także episkopat dojrzewa do jakiegoś rozwiązania i warto przedyskutować jest i poczynić rozwiązania legislacyjne w tym zakresie. No i oczywiście kwestia, tak jak pan rzecznik powiedział, wyprowadzenia czy kwestia sfery edukacji, wyprowadzenia religii ze szkół, finansowania lekcji religii w szkołach. Tutaj też są zasadnicze, ważne pytania, czy ma nastąpić całkowite wyprowadzenie lekcji religii w szkołach, o czym mówił wiele lat Sojusz Lewicy Demokratycznej, czy zastąpić lekcje religii na przykład religioznawstwem, czy wspomóc bardziej finansowo i kadrowo nauczanie etyki w szkołach, no bo mamy do czynienia z taką swoistą fikcją, gdzie jest taki iluzoryczny wybór pomiędzy lekcjami religii a lekcjami etyki. Wiemy, że młodzi ludzie tak naprawdę takiego wyboru nie mają, bo nie ma i nauczycieli, nie ma środków na nauczanie etyki w szkołach. Chcielibyśmy się tym zająć, być może zastąpieniem, tak jak to jest w modelu francuskim, finansowania kościoła, zastąpieniem lekcji religii w szkołach podstawami filozofii. To też jest możliwe. Część środowisk świeckich takie rozwiązanie postuluje. No i kwestia ostatnia, co do której proponowalibyśmy debatę, no to jest kwestia symboli religijnych. One są ważne, ale są po prostu symboliczne. Chcielibyśmy porozmawiać o tym, w jaki sposób uregulować, czy w formie ustawowej, prawnej, rozdział Kościoła od państwa w tym zakresie, czy w formie pewnego uzusu, czy standardu społecznego, gdzie oczywistym by było, że w urzędach publicznych, w instytucjach publicznych, w placówkach oświaty nie ma symboli religijnych. Bo to, tak jak powiedziałem na samym początku, nie dotyczy tylko Sejmu. Sejm jest miejscem symbolicznym i mamy wrażenie, że bardziej ta sprawa jest przyczynkarska i rozpala bardziej namiętności części polityków niż jest rzeczywistym systemowym rozwiązaniem, gdzie w instytucjach, urzędach publicznych nie byłoby symboli religijnych. I to są tematy, debaty, sprawy, które sygnalizujemy i które chcielibyśmy poruszyć w trakcie tego spotkania. Oczywiście jesteśmy, tak jak pan rzecznik powiedział, otwarci na wszelkiego rodzaju sugestie gości. Mamy nadzieję, że to będzie poważna debata, a nie takie hepenerstwo i że to będzie debata z udziałem właśnie ekspertów, naukowców, intelektualistów, ale i publicystów, także katolickich, którzy są stroną tej debaty, która obecnie się toczy.